No, to nie było zamierzone. Oczywiście po raz kolejny żabka, która chyba była też w Revolution, a jak nie była, to jest ekskluzywnie dla Dreamcasta. A może to jest Froggy? Ten Froggy, którego Big poszukuje. Froggy, gdzie jesteś? Froggy, where are you? No i mamy tutaj taką brzydką, krzywą mordę, jeżeli chodzi o drzewo. Jak sami zresztą widzieliście, bardzo brzydka morda i dziecko, które by grało w Raymana 2, mogłoby się przestraszyć. O, i mamy troglodytę. Czemu troglodytę? Ponieważ jak widzicie, to jest taki, kurde, upośledzony, kurde, szympansk z wodogłowiem w dupie, który chce nas jakby pocisnąć, a my go ciśniemy, kurde, z zamkniętymi oczami zresztą. I teraz czasówka się odpaliła. No, jakbyśmy tutaj nie dobiegli na czas, to oczywiście prąd by się pojawił i by nas poraził albo poreził. Dodatkowo zamiast tego prądu w wersji na PS1 byłyby po prostu zwykłe drzwi w najzwyklejszym świecie. No i mamy, kurczę, pieczone, ładnie tutaj zrobiony poziom sobie. Mamy ładnie zrobione i mamy nawet upgrade życia, bo mamy już 20 klatek. Elegancko. Czemu ja w ogóle przeskakuję tę trampolinę? Widzicie, kurde, patrzcie, jak szybko klatki zdobywamy. O kurde, jeszcze nawet 100% zrobiliśmy. Okej, niech będzie. Zawsze kiedyś za dzieciaka się, kurde, ścigałem z tym Teeny Synem, żebym ja pierwszy oczywiście poleciał dalej. Dobra, zróbmy, spróbujmy ten jeden bonusowy poziom. Tylko nie wiem, jaki przycisk muszę tutaj spamować. Nie wiem, wywalone. To wracamy do wyspy drzwi. Wywalone, kurde, w ten poziom. Tak szczerze. 131 na 99, 20 na 80. Dobra, i mamy teraz sanktuarium wody i lodu, przepraszam. Albo świątynia wody i lodu, przepraszam. No, teraz to jest prawdziwa nazwa. Oczywiście to jest taka jedyna w swoim rodzaju cutscenka, dlatego że na przykład w wersji PC-towej Nintendo 64 i każdej innej wersji to Teen Sinowie mają tutaj trochę inny dialog, ponieważ jesteśmy teraz w izbie Teen Sinów, no nie? I ten dialog, który teraz widzicie, co Rayman się zapytał, który z was jest prawdziwym królem, i zaczynałem tutaj opowiadać odnośnie tego miejsca i tak dalej, i że z tego miejsca możemy dostawać się do innych światów, jeżeli mamy właściwą ilość lumów, to taka scenka jest zapętlona w wersji Dreamcastowej, czyli zamiast jakby dowiedzieć się czegoś nowego, to po prostu taka scenka, którą teraz widzicie, po prostu non-stop się będzie pojawiała, kiedy będziemy trafiali do Izby Teen Sinów. Kiedy będziemy trafiali do Izby Teen Sinów? Wtedy, kiedy będziemy zbliżali się do świątyń. W tym momencie mamy pierwszą świątynię, czyli pierwszą maskę Polokusa. Więc jak będziemy zbliżali się do drugiej świątyni, to po prostu taka scenka, którą teraz widzicie, bez nowych dialogów, będzie się po prostu cały czas pojawiać. I to jest troszeczkę leniwe, jeżeli chodzi o wersję na Dreamcasta, i to jest coś, co mi się bardzo nie podoba. Lol, czemu muzyka się nie włączyła? Lol, coś się chyba zbugowało, czekajcie, zginę. Ty, powinna tutaj muzyka lecieć. I to taka ekskluzywna muzyka, która chyba też w Revolution potem leciała. Ale okej, dobra, tutaj nie ma muzyki, tutaj jest, kurde, cisza, spoko. Mogłem się tego spodziewać. O, teraz leci. Ha! To nieźle, kurde, nice one, musieliśmy... Lol, musieliśmy po prostu polecieć dalej, żeby się cokolwiek włączyło, ok? O, i mamy drugi kryształowy glob. Elegancko.
Kurde, nie wiem szczerze jak to nazwać, bo to się nazywa według oryginalnego tłumaczenia Crystal Globe. A jakby to nazwać na polskie? Kryształowy glob? Nie, to tak dziwnie trochę brzmi. Nie wiem, być może w adnotacji, jeżeli chodzi o oczywiście montaż, to dopiszę jak ja to w skrócie inaczej nazwę od następnej sesji. I tyle. Możliwe, że nawet jutro sobie, czyli w niedzielę 9 stycznia sobie zrobię drugą sesję i może przejdę do Świątyni Kamieni i Ognia, żeby już mieć na zapas nagrane chociaż pierwszy let's play, żeby nie było potem akcji, że Ozu kurde, trzeba czekać, bo zanim pomidor zrenderuje, zanim on to zmontuje, to miną te lata świetlne. Właśnie ta muzyka, która teraz leci, a raczej ten fragment muzyki, jest też leciał w wersji na PS2, czyli w Revolution. Tylko że on leciał taki w trochę randomowych momentach, czyli to była taka szansa 1 na 10, że właśnie ten fragment muzyki będzie leciał. Natomiast w wersji Dreamcastowo, PC-towo, Nintendo 64 to normalnie leci, tak jak powinien lecieć. Tylko że wiadomo, w wersji na Nintendo 64 to trochę biedniejsza to jest wersja, bo ma soundtrack z odtwarzany z konsoli, a nie jakby jako coś innego. W sensie wiecie, to jest soundtrack w MIDI, inaczej, czyli system odtwarza soundtrack. Ale to jest bardzo fajna nutka, bardzo wpada w ucho. A wy ogólnie jakie macie wspomnienia z Raymanem 2? Bo może są tutaj osoby, które, no nie wiem, grały w Raymana 2 również jak ja i wiele innych Polaków i chcą się podzielić swoimi wspomnieniami. Tutaj oczywiście o ciebie, tutaj oczywiście o tobie, Maćku, mówię, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Bardzo lubię twoje długie komentarze i to mówię nieironicznie. Tylko oczywiście jak zawsze Michał, kurde, zamiast na czas odpowiedzieć, to bardzo często się leni, ale no przepraszam najmocniej i będę oczywiście starał się mocne postanowienie poprawy. Zresztą mówię, teraz nadrabiam dużo komentarzy jeszcze z 2021 i to z może nie końcówki, ale na przykład z lipca albo sierpnia, ponieważ czasami też YouTube mi ukrywa komentarze, przez co nie mogę jakby niektórych waszych komentarzy zobaczyć, bo muszę wejść sobie dopiero na kanał i wejść w dział komentarze, żeby po prostu wam odpowiedzieć. A jeszcze głupszą opcją, jeżeli chodzi o YouTube'a, jest to, że na przykład dacie serduszko pod danym komentarzem i będziecie chcieli sobie innym razem odpowiedzieć na ten komentarz, bo po prostu no gdzieś wam po prostu, no chcecie coś innego zrobić, na jeszcze inne komentarze odpowiedzieć. Kiedy sobie wracacie, to jak wejdziecie sobie w menadżer filmów i wejdziecie ogólnie na kanał w sekcję komentarzy, to tego komentarza nie będzie. Będziecie musieli dopiero pod ten film, gdzie zostawiliście serduszko, wejść i wtedy zobaczyć, gdzie zostawiliście pod czyim komentarzem serduszko. I dopiero pod, jak wejdziecie pod ten film, to dopiero tam będziecie mogli odpowiedzieć na komentarz. Wiem, strasznie skomplikowane, ale YouTube spierdzielił to, po prostu. YouTube kiedyś trochę inaczej. Kiedyś to było, kiedyś to byli czasy, teraz czasów nie ma. Taka jest prawda. I bardzo mi się w ogóle podoba to wejście do tej świątyni. Bardzo mi się to podoba, mega fajne. Chociaż szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o taki bardziej klimatyczny poziom, to Rayman 2 na PS1 miał bardziej klimatyczną świątynię wody i lodu. Bo okej, nie miało to za wiele wspólnego z lodem, ale z drugiej strony, kurcze pieczone, no nie wiem, to trochę wygląda jakbyśmy byli w kosmosie i przy okazji tutaj śnieg padał, bo jak widzicie, śnieg tu pada. Ej, tutaj Murphy by nam tłumaczył, że jedziemy sobie teraz właśnie na zjeżdżalni, że mamy oczywiście zbierać sobie lumy i inne tego typu rzeczy, ale my mamy to totalnie w dupie, mamy w dupie zasady, jedziemy po prostu sami według własnych zasad i omijamy, kurde, wszystko co popadnie, byleby zdobyć pierwszą maskę. Ale to jest fajny nawet motyw, że śnieg tutaj pada. To jest mega fajne, bo tego nie było ani w Revolution, ani w wersji na PC-ta, ani w wersji na Nintendo 64.
I chyba było to w wersji na 3DS-a, ale na DS-a raczej też nie było, więc no. Jest i Axel. I w ogóle totalną mam bekę z tej aury Axela, dlatego że aura Axela zamiast być niebieska, tak jak to była w oryginale, to jest żółta, jakby on się palił. Takie bez sensu totalnie, nie żeby coś. Ja wiem, czepiam się pierdoły, ale uwierzcie mi, to dla niektórych to jest nawet dosyć istotny element. I gińć, śmieciu. Proszę bardzo, to był właśnie strażnik maski Polokusa. I muzyka dalej bossa leci z jakiegoś powodu, coś się zbagowało. Pewnie się zaraz odbaguje. Dobra, zrobimy wyjątek i zdobędziemy tego żółtego luma, czemu by nie. Aha, nie odbagowało się, po prostu już się inna muzyka włączyła. Ale no, to był właśnie ten cały strażnik, kurde, maski. No, kurde, konfrontacja taka bardzo prosta była, że ja pierdzielę, no, zero wysiłku, zero, nic a nic. Nic nie musiałem się starać w zasadzie. A Rayman oczywiście podchodzi i zaraz zobaczymy naszą pierwszą maskę. Naszą pierwszą maskę. Oczywiście tutaj tułów Raymana się łączy z tym miejscem. W jakiś sposób energią się połączyli. I wychodzi nam maska. Wygląd tych masek mnie zawsze niszczył, nie? Czy to jak byłem mały, czy jak jestem teraz. No sam nie autentycznie. No po prostu kurde XD totalne, jak ja patrzę na te maski. A i tak by the way, zamiast Raymana dwójki, którego teraz nagrywam 8 stycznia o godzinie 16 prawie 40, to miałem oryginalnie nagrywać Raymana Redemption True Boss Rusha, ale dochodzę cały czas do 12 bossa i nie mogę dalej pójść, ale ja się nie poddam i będę dalej walczył. No i to jest właśnie oto Polokus, który w pierwszej cutscence mówił pełnym angielskim i ludzkim głosem, a teraz kurwa gada po swojemu jakimś, coś tam mamroczy i tak dalej. Ogólnie opowiada o tym, że on teraz zapadł w sen i komunikuje się z nami przez sen. Jeżeli chcemy go obudzić, to musimy zdobyć jeszcze 3 maski. I oczywiście wtedy on nam będzie mógł pomóc w walce z robopiratami. Serio, to jest całe przetłumaczenie tego. Równie dobrze nie musiałbym... Znaczy, i tak nie będę dodawał, ale... Wiadomo, bym mógł tutaj oczywiście zaświecić przykładem i dodać polskie napisy. Ale no, kurde, wystarczy, że obejrzycie, mówię, wersję na peceta po polsku i zobaczycie, że to są dosłownie te same cutscenki, tylko inna wersja gry. Bo jest to na Dreamcasta, czyli na taki bardziej komputer, tylko że konsolę, bo Dreamcast był w ten sposób traktowany. No w sumie no na Dreamcasta to dużo takich kultowych tytułów wyszło, no nie żeby coś. Jet Set Radio, Sonic Adventure, seria w ogóle Sonic Adventure. No można by w nieskończoność wymieniać, dobra. I dobra, to myślę, że na tym sobie zakończymy dzisiejszą sesję. Menhirowe wzgórza, ale tym dopiero się zajmiemy następnym razem. Moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play, że się przyjemnie ogląda pierwszy let's play roku 2022. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się odcinek lub odcinki, to łapeczka w górę, subskrypcja po więcej. Zapraszam na socjale, linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, gdyż na Instagramie bardzo często daję powiadomienia o odcinkach, livestreamach i o tym, co się u mnie dzieje, ponieważ czasami YouTube nie daje powiadomień, nawet jak macie ten zasrany dzwoneczek. Tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Widzimy się w kolejnych sesjach. Zagrajmy w Rayman 2 na Dreamcasta i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo. Adios, muchachos.